Można odnieść wrażenie, że druga część Awatara co kilka dni osiąga kolejny gigantyczny sukces oglądalnościowy. Równocześnie można odnieść wrażenie, że James Cameron to jedyna osoba, która potrafi zrealizować film w 3D, a wszystkie kina w tej technologii powstały specjalnie dla niego. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, ale faktem jest, że Awatar Istota Wody to niesamowite wizualne, a może raczej właśnie technologiczne osiągnięcie. Jak ten film został nakręcony? I need you to be strong. Pewnie nie wszyscy wiecie, ale pierwsze plany związane z realizacją potencjalnego sequela do Awatara pojawiły się już po premierze pierwszej części. Zaproponowano wtedy nawet potencjalną datę premiery, czyli 2014 rok. Sama preprodukcja, czyli wstępne prace nad sequelem, rozpoczęły się już w 2010, czyli rok po premierze jedynki. Cameron jednak nie spieszył się z rozpoczynaniem zdjęć, zresztą ogromne zyski cały czas płynące z gigantycznego sukcesu pierwszej części pozwoliły mu na zupełną kreatywność. Swobodę. Oczywiście to nie było tak, że od 2010 do 2023 siedział i dumał nad scenariuszem, który swoją drogą jest najsłabszym elementem Istoty Wody, ale to tak swoją drogą. Dużo pomieszało wprowadzenie do linii fabularnej kolejnych części, czyli trzeciej i czwartej. Później plany pozmieniało przejęcie Fox przez Disneya i Avatar odgórnie został przeniesiony. Następnie Cameron nie mógł się do końca ogarnąć i domknąć scenariusza. Ostatecznie oficjalne rozpoczęcie zdjęć wypadło na 2017 rok. Zresztą ekipa mocno ruszyła do przodu, bo tak się rozpędzili, że praktycznie od razu nakręcili trzecią część, obecnie jest w postprodukcji, a nawet sporo ujęć do czwartej części. Same zdjęcia, czyli faktyczne kręcenie filmu, trwało 3 lata do 2020 roku. To bardzo długo. Żebyście mieli jakieś porównanie, zwykle proces powstawania filmu trwa czasami nawet wiele lat, ale składają się na to wszystkie elementy produkcji, czyli preprodukcja, zwiady lokacji, prace nad scenariuszem, przygotowywanie rekwizytów, kostiumów, castingi, próby z aktorami, próby kamerowe, oświetleniowe, ogólnie wszystko to, co dzieje się przed odpaleniem kamery. I najczęściej ten okres jest najdłuższy w produkcji filmowej i bardzo często właśnie w tym czasie pojawia się najwięcej problemów. Zwykle jeśli jakiś film ma zaliczyć duże opóźnienia, to właśnie na etapie preprodukcji. Następny etap to faktyczne zdjęcia. Zwykle jest to najkrótszy etap powstawania filmu, gdyż każdy dzień zdjęciowy generuje wysokie koszta. Dlatego tak ważne jest odpowiednie i precyzyjne zaplanowanie wszystkiego w czasie preprodukcji. Zdjęcia zwykle trwają kilka miesięcy. Oczywiście tutaj dużo zależy od skali i poziomu rozbudowania filmu, ale takie ogólne ramy możemy przyjąć. Na końcu mamy etap postprodukcji, czyli wszelkie prace związane z CGI, montażem, kolor korekcją i gradingiem kolorystycznym. Czasami zdarzają się różne dokrętki, ale zwykle ten etap również trwa kilka miesięcy. Wyjątkiem są filmy z mocnym naciskiem na efekty komputerowe, które wydłużają ten proces. I'll be nice once, then I won't. Avatar w swojej konstrukcji był bardzo wymagającą produkcją. Na początku, jak już wam powiedziałem, etap preprodukcji był mocno przeciągany. Następnie same zdjęcia, z uwagi na poziom technologicznego rozbudowania, również trwały nienaturalnie długo. Wreszcie, jak łatwo się domyślić, prace nad efektami komputerowymi do błahych nie należały i zajęły kolejne kilka lat. To absolutny ewenement. Takie filmy po prostu nie powstają. James Cameron to jedna z niewielu osób w branży filmowej, która mogła sobie na takiego molocha pozwolić. Głównie ze względu na ogromny sukces komercyjny pierwszej części. Co zatem w czasie zdjęć zajęło te kilka lat? Avatars only go round. Po pierwsze, nowatorska technologia realizowania zdjęć motion capture pod wodą. Tak jak sama technologia motion capture obecnie niczym nowatorskim nie jest, stosuje się ją wszędzie, od gier po filmy. Tak pod wodą, na tę skalę, nikt jeszcze tego rodzaju ujęć nie realizował. Dlatego trzeba było odpowiednio dopracować i zmodyfikować istniejącą technologię. Dodatkowo aktorzy musieli poświęcić bardzo dużo czasu na wyczerpujące przygotowanie. Uczęszczali na zajęcia z profesjonalnymi nurkami, którzy nauczyli ich, jak swobodnie
powinien zachowywać się pod wodą i jak długo wstrzymywać oddech. Pamiętajmy, że ich zadaniem nie było po prostu wskakiwanie do wody i radosne pływanie, ale odgrywanie w takich warunkach określonych scen. Zatem nie tylko musieli długo pod wodą wytrzymać, ale też wchodzić ze sobą w interakcję, odgrywać sceny i cały czas pamiętać o końcowym ujęciu. Niektórzy aktorzy nauczyli się wstrzymywać oddech nawet na 7 minut. Jako że spora część Awatara rozgrywa się pod wodą, tego typu ujęć musiało powstać bardzo dużo, a realizowanie każdej sceny było niesamowicie skomplikowane i czasochłonne. Oczywiście wszystkie pozostałe sceny były kręcone z użyciem podobnej technologii co w jedynce, chociaż obecnie pozwalała ona na zarejestrowanie ruchów jeszcze bardziej precyzyjnych, szczegółowych i bogatych w detale. Na początku aktorzy ubierali specjalne kombinezony z poprzyczepianymi markerami w postaci małych kuleczek. Te kuleczki pozwalały zachować ruchy ich rąk, nóg, tego jak się przemieszczają i gdzie się przemieszczają, w czym dodatkowo pomagały liczne kamery rozmieszczone w całym studiu. Najwięcej uwagi oczywiście poświęcono twarzy aktorów. Zakładali kaski wyposażone w kamerki skierowane bezpośrednio na ich twarze. Pozwalało to zarejestrować dokładnie całą mimikę i właśnie na tym polu najwięcej zmieniło się od czasu premiery pierwszej części Awatara. What is this? Zastosowanie motion capture i realizowanie filmu w pełnym CGI spowodowało, że nie były w ogóle potrzebne klasyczne green screeny. Wszystko realizowano w specjalnym studiu, które modyfikowano w zależności od odgrywanej sceny. Aktorzy wchodzili w interakcje z pojedynczymi przedmiotami, które symulowały takie rzeczy jak schody, ściany, ogólnie elementy otoczenia, które w jakiś sposób wpływały na ich ruchy. Kolejną cechą takiego realizowania filmu jest dość oczywista sprawa, chociaż można o niej łatwo zapomnieć, czyli brak operatora kamery. Jako że wszystkie ruchy aktorów rejestrowane są cyfrowo i później poddawane obróbce, nie ma potrzeby fizycznego kręcenia każdej sceny. Powodowało to, że James Cameron mógł cały czas znajdować się blisko aktorów i bezpośrednio reagować na przebieg sekwencji. I find as a director I'm much more attuned to the actors because that's all I have to worry about. I'm not distracted by the camera move or the extras in the background. I'm just there for them. Wszystkie ujęcia z aktorami ujeżdżającymi latające bestie były realizowane z użyciem specjalnych ruchomych konstrukcji, co pozwalało uzyskać możliwe wierne zachowanie powietrznych wierzchowców. Podobną strategię obrano w przypadku podwodnych scen. Aktorzy trzymali się ruchomych konstrukcji, które cały czas były w ruchu. Wygląda to niesamowicie i można się domyślić, jakim wielkim było wyzwaniem. Nawet kaskaderzy zaznaczają, że utrzymanie się na takim mechanizmie było bardzo trudne i wymagało ogromnej ilości przygotowania. Wisienką na torcie były oczywiście wszystkie sceny walki, również realizowane pod wodą. Oczywiście na planie cały czas pracowały wspomniane przeze mnie ekipy kaskaderów, którzy wykonywali bardziej skomplikowane sceny akcji. Gdy tylko było to możliwe, brali w nich udział faktyczni aktorzy, ale w wielu przypadkach potrzebna była pomoc profesjonalistów. To nie jest skład, to jest rodzina. To, co powoduje, że Avatar prezentuje się tak dobrze, to właśnie to sprytne połączenie świata rzeczywistego z pełnym CGI. Mimo że film ostatecznie w całości został zrealizowany komputerowo, to baza do tej komputerowej obróbki jest jak najbardziej realistyczna. Wszystkie ruchy aktorów, ich interakcje, latanie lub pływanie na fantastycznych bestiach, wreszcie wszelkie sceny akcji, każda z tych rzeczy ma podstawę w faktycznych interakcjach. Dlatego ostatecznie sekwencje wydają się tak realistyczne, tak prawdziwe, bo w pewien sposób naprawdę zostały nakręcone. Uważam, że tego typu produkcje powinniśmy bardzo szanować. Można Avatara krytykować za masę rzeczy, o których zresztą powiedziałem w mojej recenzji. Z punktu widzenia fabuły, konstrukcji scenariusza, ogólnego pomysłu na film, wiele można zarzucić. Jednak od strony technologicznej to produkcja jedyna w swoim rodzaju. Prawdziwa perełka i wyjątek potwierdzający regułę. Tak jak wam powiedziałem, tego typu filmy raczej nie powstają. To prawdziwy ewenement. Produkcja jest zbyt czasochłonna, zbyt kosztowna, zbyt ryzykowna. Jednak na szczęście istnieje taki pan jak Cameron, który może najpierw kilka lat przygotowywać się do kręcenia, kolejne kilka lat zalewać aktorów wodą, a wszystko po to, aby kolejne kilka lat spędzić na postprodukcji. I wszyscy będą zadowoleni.